kawalier King Charles Spaniel, opis rasy. Rasa fajnie wyglądająca, o bardzo fajnym charakterze i choć ten wygląd rzadko odpowiada charakterowi, niestety w większości tych ras, to jest jedna z niewielu ras, gdzie ten wygląd naprawdę może nam dużo powiedzieć o psie. Zacznijmy jednak, jak zawsze tradycyjnie, od zaproszenia przeze mnie do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, oceń, skomentuj, opublikuj, poleć, udostępni, tak żeby te materiały, ten kanał, inne kanały dotarły do większej liczby osób. Zacznijmy jednak od naszego dzisiejszego bohatera, czyli ta nazwa skomplikowana, Cavalier King Charles Spaniel. I skąd ten pies? Oczywiście ten pies wywodzi się od francuskich i hiszpańskich płochaczy, czyli psy używanych w myśliwstwie do wypłaszania zwierzyny. Później jako można powiedzieć, stał się psem, który był używany, używany, był psem do towarzystwa, który dzięki swojemu wyglądowi był wśród nas jako pies towarzyszący. Niestety później zmieniła się troszkę moda, bardziej były pożądane rasy o wyglądzie z krótką kufą, i dopiero na początku XIX wieku Powrócono do tego wyglądu tych psów, jaki prezentowały sobą przed tą, można powiedzieć, modą na te psy z krótką kufą. Jeśli chodzi o wymiary, jest to pies nie za duży. 4 do 9 kg wagi, 30-33 cm wysokości. Żyją 9-14, niekiedy 15 lat. Ale zacznijmy to, co najważniejsze, czyli charakter. Tak jak już powiedziałem, ten charakter jest naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjacielski. Są to psy naprawdę bardzo wesołe, bardzo przyjacielskie, świetne towarzysze nas, człowieka, całej rodziny. Uwielbiają ludzi, uwielbiają nasze towarzystwo, i właśnie też dlatego powinniśmy mu tego towarzystwa zapewnić. Jeśli nie, to na przykład drugi pies takiej rasy i ten pies może na kilka godzin zostać sam, ale raczej są to psy. Które lubią towarzystwo nas, ludzi. Kolejną sprawą jest to, że ten ich temperament, ta potrzeba ruchu, oczywiście, jak zawsze występuje. Ale te psy świetnie dostosowują się do warunków. U, mówi się także, że u ludzi, którzy są spokojni, wystarczą im krótkie spacery, są tam bardziej leniwe. Ludzie bardziej aktywni, oczywiście, dostosują się, jeśli to nie będzie jakiś forsujący marsz, zabawy bardzo, Mocny, z mocnym wysiłkiem związane, to ten pies świetnie da sobie tam radę, świetnie będzie tam, można powiedzieć, z nami współżył. Bardzo mocno przywiązują się do właściciela, są psami bardzo wiernymi. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, naprawdę są bardzo przyjacielskie, chętne do zabawy. Pamiętajmy tylko, żeby te mniejsze dzieci nie zrobiły im przez przypadek krzywdy. A tak, to naprawdę świetnie się dogadają, będą niezmordowane w tej zabawie. Więc świetny towarzysz rodzin z dziećmi. Tylko, jak zawsze, pod opieką i uwaga na te mniejsze dzieci. Dogadują się z innymi psami i zwierzętami. Niekiedy nawet trzeba uważać, żeby ta ich zbytnia towarzyskość, przyjacielskość nie spowodowały jakiegoś zagrożenia. Po prostu te kawalery mogą podejść do na przykład jakiegoś dużego psa w przyjacielskich zamiarach, tamten może to źle odczytać i może zaatakować tego pieska. Po prostu te kawalery no nie mają w naturze jakichś bardzo agresywnych zachowań. Łatwy w wychowaniu i prowadzeniu, bardzo źle na przykład znosi złe traktowanie, jakieś ostre traktowanie, ale pamiętajmy, każda rasa jest na to podatna. Ten King Charles Spaniel jest bardziej podatną na to rasą. Na niego nie krzyczymy, nie lubi krzyku, nie lubi złości. Ta jego wesołość, przyjacielskość, właśnie objawia się też tym, że jest łatwe wychowanie, ale nie możemy go źle traktować. No, żadnego psa nie możemy źle traktować. Trzeba troszkę uważać na te ograniczenia wynikające z krótkiej kufy. To szybkie męczenie się nie szybkie, tylko szybsze męczenie się. Problemy, o których mówię na jednym z moich materiałów, a tak, to ten charakter naprawdę jest świetny naprawdę odpowiada wyglądowi psa, i chociaż są rasy, które wyglądają bardzo, jak to niektórzy mówią, milusińsko, a w rzeczywistości potrafią sprawiać problemy trzeba je w odpowiedni sposób wychować. To te King Charlesy są naprawdę fajną rasą i naprawdę niewiele trzeba. Oczywiście czasu i cierpliwości, ale nie tak jak w in niektórych rasach, żeby wychować psa o naprawdę genialnym charakterze. Teraz przejdźmy do pielęgnacji. Chociaż ta pielęgnacja nie jest jakoś wybitnie mm, trudna, wybitnie ciężka, to jednak musi być dosyć, dosyć systematyczna. Musimy go na przykład co tydzień wyczesywać, tak, żeby zdrowie i wygląd był na takim poziomie, jak trzeba. Gubi sierść właściwie cały rok, ale tej sierści jest naprawdę niewiele. Nie powinno to nam sprawiać jakichś dużych problemów. Jeśli natomiast chodzi o zdrowie, chociaż z reguły jest to rasa w miarę zdrowa, potrafi przeżyć nawet 14-15 lat, to tak jak w prawie każdą rasą są związane takie zagrożenia, a jeśli chodzi o tą rasę, są to na przykład, trzeba zwrócić uwagę na oczy, katarakta, na urazy oczu, zanik siatkówki, czy też na przykład niedomykalność zastawki dwudzielnej serca. Krótka kufa to niska odporność na wysokie temperatury, no i te wspomniane problemy z oczami. Ale tak, jeśli odpowiednią ma ilość ruchu, odpowiednie odżywianie, o którym będzie za chwilkę. Odpowiednią opiekę weterynaryjną, zwracamy na niego uwagę, na jego stan zdrowia. To raczej nie powinien nam sprawiać żadnych problemów. Jeśli natomiast chodzi o odżywianie, pamiętajmy, że ta rasa lubi jeść i niestety lubi przekąski, łakocie. I niekiedy może to się odbić w ten sposób, że przedstawiciele tej rasy po prostu tyją i nie jest to ani dla nich dobre, ani to nie jest dla nich zdrowe. Powinniśmy o tym. Pamiętać, że o ile nie ma problemów z jedzeniem, to problemem może być tycie. Jeśli będziemy o tym pamiętać, to wszystko będzie w porządku. Przejdźmy do wad i zalet. Jeśli chodzi o wady, te psy są niekiedy zbyt dufne, zbyt przyjacielskie, i trzeba uważać, żeby nie sprowadziły sobie na głowę przez to problemów. Potrzebują może nie dużo pielęgnacji, ale systematycznej pielęgnacji, takiej pielęgnacji, która. Odbywa się w odpowiednich można powiedzieć interwałach czasowych, tak żeby były czyste, zdrowe, ładnie wyglądały. Kolejną sprawą są pewne ograniczenia związane z tą krótką kufą. Ale jeśli wiemy jakie one są, to raczej nie będziemy mieć z tym problemów. Następnie mamy całą masę zalet: czyli jest to pies wierny, lojalny, przyjacielski, bardzo wesoły, świetnie dogaduje się z innymi zwierzętami, świetnie dogaduje się z dziećmi. Uwielbia zabawę, nie potrzebuje jakichś dużych ilości ruchu, bardzo dobrze dostosowuje się do tych zewnętrznych warunków, czy to do małego mieszkania, czy do dużego placu, jest mało hałaśliwy. czyli cała masa zalet. O wyglądzie nie będę mówił, jednym się podoba, drugim nie. To samo o wielkości. Przejdźmy jednak teraz do kolejnej rzeczy. Dla kogo ten pies? Oczywiście, dla każdego, dla kogo. Nie tylko wygląd, nie tylko wielkość tej rasy odpowiada, że ten kawalier King Charles Spaniel jest świetnym wyborem wizualnym, ale też odpowiada ten charakter, że jest to pies bardzo przyjacielski, bardzo wesoły. On nie będzie dobrym stróżem, on nie będzie psem, dzięki temu też, który sprawia nam problemy z innymi zwierzętami. Świetnie dogada się z dziećmi, dostosuje się do naszej aktywności. Nie wymaga jakiejś wielkiej pielęgnacji. Chociaż, tak jak powiedziałem, na przykład co tydzień szczotkowanie, czy tam w odpowiednich okresach czasu to szczotkowanie, dbanie o to, ten jego wygląd, o oczy, o uszy, o pazurki, to jednak nie nastręcza to jakichś wielkich problemów w porównaniu z innymi rasami. I też dla kogoś, kto wie, że taka budowa psa ma za sobą pewne nie tyle wady, tylko charakterystykę. Świetnie też sprawdzi się, czy to dla osób starszych, czy to dla, tak jak już mówiłem, dla dzieci. No właściwie dla każdego, dla kogo ten wygląd, ta jego wielkość, ta jego wesołość będzie świetną rzeczą. To nie jest pies, który będzie atakował inne psy, który będzie sprawiał problemy, który będzie hałaśliwy. Jest to pies, który naprawdę świetnie znajdzie się, naprawdę w masie warunków. Uważajmy na te oczy. Uważajmy na to zdrowie i tak to świetny wybór. Oczywiście jeśli nam odpowiada i charakter, i wygląd, i zdrowie. Dziękuję za uwagę. Opublikuj poleć, pokaż znajomym, napisz coś w sekcji komentarzy. Dziękuję za uwagę.